Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części o filtracji. Jest to już niestety albo stety ostatnia część z tego cyklu. To jest trzeci odcinek odnośnie filtracji. Jeśli ktoś z Was nie widział poprzednich odcinków, to w tym miejscu teraz wyjedzie link do części pierwszej. Tam mówimy o filtrach typu UJET, mówimy o kaskadach. Teraz się pojawi znowu link do części drugiej. Tam jest poruszany temat edgetów oraz filtr hamburski i filtracja podżwirowa. Mówię trochę też o gąbkach. W części trzeciej chciałbym Wam tylko przypomnieć, jak ważną rzeczą są gąbki, że musimy mega zwracać uwagę, żeby kupić naprawdę dobre gąbki, żeby nie kupywać drobnych gąbek. Na przykład gąbka, jaka jest w filtrach z sera L300, czy ogólnie w filtrach gąbkowych z tych serii L, tam, to jest bardzo drobna i na początku filtr może sprawiać wrażenie super filterka, bo ma fajną, drobniutką, bardzo gąbkę. I na początku tak faktycznie jest, bo wszystko idzie fajnie, woda się ładnie filtruje, jest czyściutka i tak dalej. Ale takie filtry z drobną gąbką szybko się zapychają. I musicie o tym wiedzieć, że najlepiej dla filtra ogólnie, dla gąbki jest to, jak będzie jak najrzadziej czyszczona. Nie chodzi nam o to, żebyśmy czyścili tą gąbkę co 2 tygodnie, tylko żeby jak najdłużej ten filtr nam chodził. I dobrym rozwiązaniem, jeśli chodzi o gąbki, jest kupienie gąbki, powiedzmy 40 ppi. To jest odpowiednia gąbka, wydaje mi się, że taka po środku, ani nie za drobna, ani nie za gruba. Bo jak kupimy grubą gąbkę, to wiadomo, nie będzie ona się tak zapychała, filtrować mechanicznie będzie ciutkę gorzej. Ale no tam bakterie fajnie się zadomowią i jeśli chodzi o biologiczną filtrację, to rewelacja, nie? Tylko hodujemy krewetki. Dużych krewetek nam taka gąbka nie wciągnie, ale małe krewetki już tak. Nie wciągnie. No, same krewetki mogą wchodzić do środka, do gąbki. Jak kupimy taką gąbkę, tam nie wiem, 15 ppi czy coś. Fakt, że nie będziemy musieli tego czyścić, ale u nas w krewetkariach to się nie sprawdza. Czyli 40 ppi jest odpowiednim rozwiązaniem. Fajne gąbeczki mają już filtry, właśnie edgety, edget 104. Mogłaby być te oczka ciutkę większe, ale nieźle. Takie filtry czyszczę raz na 3 miesiące, 4 miesiące, także to już jest spoko, nie? W filtrach hamburskich też jest wskazana gąbka taka właśnie tam, nie wiem, 35-40 ppi, bo filtr hamburski ma po prostu tak działać, że jest bezobsługowy, nie? Zakładamy i pamiętamy o czyszczeniu tego filtra raz na, nie wiem, raz na rok, nie? Ale właśnie, jeśli chodzi o czyszczenie filtrów, starajcie się to robić jak najrzadziej się da, nie? Jeśli już widzicie, że ten przepływ tej wody przez ten filtr jest znikomy, no to wtedy, jeśli macie na powietrze, to postarajcie się albo zwiększyć to napowietrzanie jeszcze, jakby siłę tego ciśnienia na filtr, że jeszcze on trochę popracuje, no ale jak już nie macie wyjścia, to no to koniecznie jest czyszczenie. Od zawsze się mówiło, że nie myjemy gąbki w wodzie z kranu. Kiedyś to było bardziej takie naganne, nie? Jeśli ktoś wyczyścił gąbkę w wodzie z kranu, bo w czasach tam, jakbyśmy się cofnęli o kilkanaście lat, tych wszystkich śmieci, związków różnych, chloru i tak dalej, w tej wodzie było dużo. Teraz jest w tej wodzie tego coraz mniej. W większości miast, już takich większych, wskazane jest nawet picie wody z kranu i tak dalej. Także ja tutaj bym jakby nie negował mocno płukania gąbki w wodzie z kranu. Gorszym rozwiązaniem jak dla mnie jest, tą gąbkę wyciskacie. Czyli wyciskacie ją maksymalnie ile się da, żeby cały ten syf z tej gąbki wyleciał i ciśniecie ją, ciśniecie, aż do ostatniej kropli, żeby była super czysta i tak dalej. Wydaje mi się, że to jest gorszym rozwiązaniem takie wyciskanie gąbki, niż jeśli już wypłukacie gąbkę w wodzie z kranu. Oczywiście fajnie jest płukać w wodzie dojrzałej, takiej, którą spuścimy z akwarium, ale jeśli wypłukacie ją w wodzie z kranu, to dla mnie, ja uważam, że tragedia się nie stanie. Gorzej jest, jak będziemy tą gąbkę wyciskać, bo cała ta struktura bakteryjna w naszej gąbce ulega zniszczeniu
i to jest złym rozwiązaniem, wyciskanie gąbki. A jak się powinno czyścić gąbki w akwariach? To teraz Wam pokażę na filmiku 2-3 przykłady mojego czyszczenia takich gąbek. Ja nie jestem zwolennikiem wyciskania gąbek. Uważam, że wyciskanie gąbek to jest gorsze od tego, niż jakbyśmy czyścili nasz filter wodą z kranu, nie? Ja będę robił to w taki sposób, jaki Wam pokazałem. Nie będę jakoś tego super wyduszał, tylko ja sobie po prostu będę tak wystarczy. Filterek możemy sobie spokojnie złożyć. Mam tutaj bańkę 5-litrową wody z mojego akwarium. Wlewamy sobie wodę do pojemnika. Ja sobie zanurzam taką gąbkę, żeby ona namokła. I po prostu taką gąbkę staram się nie, tak jak zobaczcie, nie chodzi o to, żeby tą gąbkę na siłę maksymalnie wyciskać, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby gąbkę zanurzyć w tej wodzie. Jak już mamy ją namoczoną, to po prostu róbmy to w taki sposób, nie? Róbmy to w taki sposób, że sobie ją namaczamy delikatnie i później takimi uderzeniami gdzieś po prostu starajmy się ją w taki sposób oczyścić, nie? Chodzi o to, żeby tylko ją namoczyć i widzicie, no takimi uderzeniami ja sobie gąbkę w taki sposób czyszczę i taką gąbkę następnie wkładam do akwarium. Także tak róbmy, bo to jest naprawdę fajne rozwiązanie i w taki sposób nie zniszczymy jakby tych kultur bakteryjnych, które zasiedliły nam tą gąbkę. Także tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć, cześć.